Dzień dobry. Z tej strony Agata Kępa. Witam was na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Krzyżak Pitura z organizacji Rodzic w Mieście. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się spodziewacie, pewnie po nazwie samej organizacji, dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o kwestii rodzica w mieście, ale oczywiście nie tylko. Rodziny z dziećmi z jednej strony wydaje mi się, że są wszechobecne, przynajmniej jak tak patrzymy na naszą przestrzeń. Z drugiej strony, bardzo często to jest grupa dyskryminowana, o czym nie mamy świadomości najczęściej, dopóki sami nie jesteśmy rodzicami. Odpowiedzią na te wyzwania, na ten problem jest właśnie Fundacja Rodzic w, mie Rodzic w Mieście. Jak ona powstała i jakie są jej cele? Hmm, fundacja powstała z własnego doświadczenia. To znaczy, tak jak, jak powiedziałaś, trudno sobie trochę wyobrazić, w jaki sposób się żyje z dziećmi. Teraz nie wychowujemy się w rodzinach wielopokoleniowych, więc te doświadczenia z dziećmi najczęściej właśnie zaczynamy mieć w momencie, kiedy sami zostajemy rodzicami. I też tak było w moim przypadku, kiedy urodziłam syna. To był 2015 rok. Bardzo szybko się okazało, że mój sposób, dotychczasowy sposób, sposób funkcjonowania nie jest już możliwy. Nie dlatego, że ogranicza mnie dziecko czy macierzyństwo w jakiś sposób, tylko dlatego, że ograniczają mnie takie rzeczy jak infrastruktura, jak właśnie niedostępne miejsca. Pamiętam mieszkałam wtedy w dość ścisłym centrum Warszawy na co dzień się poruszam komunikacją miejską i to, jest, to był taki pierwszy element, który, który zaczął mi mocno przeszkadzać to znaczy to, żeby, że, żeby się dostać z wózkiem na przykład do tramwaju to trzeba było czekać dodatkowo dłużej na ten, na ten nisko podłogowy a zdarzały się takie godziny w ciągu dnia, kiedy ja wtedy funkcjonowałam z dzieckiem na urlopie macierzyńskim gdy naprawdę trzeba było czekać dodatkowe 30-40 minut. No i te doświadczenia się po prostu poszerzały. Później się pojawiały jakieś miejsca takie jak restauracje, kawiarnie, w których też się okazało, że nie tak łatwo jest po prostu wejść z ulicy i, i tam z dzieckiem być. No i tak zaczął się rodzić pomysł, znaczy najpierw chęć zrobienia czegoś właśnie z, z takiej niezgody. No i później ta, ta niezgoda przekształciła się w chęć założenia fundacji. Sama nie jestem matką, ale rzeczywiście za każdym razem, jak spotykam się z moimi znajomymi, matkami, ojcami, z dziećmi i idziemy gdzieś wspólnie z tymi dziećmi na spacer, zwłaszcza jeśli to są dzieci w wózkach, no to miasto potrafi przypominać tor przeszkód. Na waszej stronie znalazłam informację, że tylko 35% rodziców uważa, że miasto jest zaprojektowane pod ich potrzeby. No to oznacza, że ponad połowa tych rodziców dostrzega wiele problemów infrastrukturalnych, które się przyczyniają do wykluczenia Kluczeń. Jakie są minusy infrastruktury, które sprawiają, że miasto dla rodziców i dla dzieci jest źle skonstruowane? Podzieliłam to zagadnienie na dwie rzeczy. Pierwsze to jest to jest ta właśnie stricta infrastruktura, to znaczy to, w jaki sposób są projektowane miasta, jak powstają nowe inwestycje, jak powstają remonty. No i tutaj jakby głównym Mam wrażenie problemem, pomimo tego, że odkąd powstała fundacja, na przykład i tak się dużo zmieniło w tym obszarze, bo w tym czasie powstały Chociażby standardy dostępności, które wprowadziły niektóre miasta w Polsce, ale też takie bardziej ogólne wytyczne związane z takimi ideami, właśnie miasta zrównoważonego, miasta praw człowieka, czyli właśnie jakby uwzględniania różnych grup społecznych w projektowaniu miasta. Natomiast, jakby nadal to jest na poziomie idei, i wodarze mają. Czy projektanci jej dużą trudność, żeby rzeczywiście zmapować te potrzeby rodziców z dziećmi, czy nawet samych dzieci, tak? Bo my też mówimy o przestrzeni miejskiej dla dzieci, takich, które już mm, gdzieś tam się poruszają same, albo mogłyby się poruszać same, a tego nie robią właśnie dlatego, że miasto nie jest zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb. No i tutaj mówimy od takich podstawowych rzeczach jak jeszcze wszechobecne w miastach przejścia podziemne czy kładki nad, nad ulicami, nad szerokimi jezdniami poprzez właśnie to tabor komunikacji publicznej nie tylko tej miejskiej, ale też tej międzymiastowej po takie bardzo ważne również dla rodziców i, tego, i takiej jakości życia w mieście, czyli na przykład tereny zielone, tereny do zabawy i spędzania czasu z dzieckiem, niekoniecznie tylko w formie placów zabaw, ale też w ogóle... Jakby szerzej pojmowanych, to znaczy nie wiem, placów publicznych, ulic, w ogóle terenów do swobodnej zabawy. Tutaj jest też bardzo szeroki niezagospodarowany obszar starszych dzieci, które nie mają w miastach dla siebie praktycznie w ogóle, w ogóle miejsca. No a druga rzecz to jest to są no, nasze zachowania, tak? to znaczy gro problemów z poruszaniem się po mieście, Stanowią zaparkowane na chodnikach samochody, i mimo tego, że przepisy jednak stanowią, że nie można tego robić w miejscach niewyznaczonych, nie można, nie można parkować na chodnikach, trzeba zostawić minimum półtora metra, no to jakby takie rzeczy się nie dzieją samochody stoją wszędzie stoją też przy przejściach w pierwszych, zasłaniając przejście, powodując, że, 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 że przejście jest niebezpieczne. No i takie sytuacje właśnie, że, że pierwsza osoba prowadząca wózek z dzieckiem, czy idąca z dzieckiem małym za rękę, żeby się przedostać, musi przejść, na zejść na jezdni, no to jest, to jest codzienność, ale jednocześnie ogromny absurd właśnie tego, w jaki sposób funkcjonujemy w miastach zresztą właśnie o tej kwestii nielegalnie zaparkowanych samochodów które bardzo często i niszczą infrastrukturę i utrudniają bądź uniemożliwiają poruszanie się odcinkowo na jakichś danych fragmentach też już na kanale rozmawiałam z Szymonem Nieradką właśnie który jest twórcą uprzejmie donoszę także myślę że to jest generalnie bardzo duży problem dla wszystkich tak naprawdę osób poruszających się po miastach nawet jeśli nie idziemy z dodatkowym obciążeniem w postaci właśnie walizki czy wózka ale miasta to przecież też nie tylko infrastruktura jak właśnie dbać o to żeby miasta uwzględniały potrzeby rodziców i dzieci bo jeśli myślimy o funkcjonowaniu miasta, o korzystaniu z miasta no to są także instytucje publiczne, takie jak żłobki, przedszkola, szkoły, miejsca kultury, to także miejsca pracy. Jak tworzyć właśnie tą przestrzeń już tak szerzej pojętą, tak żeby ona była też przystępna właśnie dla rodziców i dla dzieci i na co powinniśmy na co dzień zwracać uwagę jako mieszkańcy, żeby właśnie też tego nie utrudniać. Temat rzeka. Spróbuję, się, spróbuję jakoś odpowiedzieć na, 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 na te szerokie zagadnienia. No zacznę może od instytucji kultury, tak? No, z naszej perspektywy to jest kwestia trochę zmiany podejścia i myślenia o tym, że po pierwsze, rodzic ma prawo i powinien, jeśli chce, móc korzystać z instytucji kultury jako dorosły człowiek, to znaczy chodzić na wystawy dla dorosłych, jak bardzo upraszczając ale z dzieckiem u boku, któremu towarzyszy przez pierwsze rok, dwa, trzy lata życia. I, no i instytucje kultury powinny się na to otwierać, że powinny się powinny tak um, próbować um, skonstruować swoje funkcjonowanie, co nie jest trudne, bo tutaj mówimy naprawdę o niewielkich zmianach, właśnie bardziej zmianach w myśleniu, żeby ten rodzic um, jakby mógł korzystać i żeby to macierzyństwo nie wykluczało go, czy rodzicielstwo nie wykluczało go również z tej z tej strefy kultury. Kolejnym aspektem jest otwieranie się instytucji kultury na dzieci jako odbiorców, to znaczy praktyki, dobre praktyki zagraniczne, które w Polsce są naprawdę bardzo rzadko spotykane. To jest w ogóle projektowanie wystawy w taki sposób, żeby rodzic mógł coś z niej wyciągnąć, ale żeby też dziecko, z którym on idzie, mogło coś wyciągnąć, to znaczy, takie próby podjęła, podjęło Muzeum Polin w Warszawie, które stworzyło do wystawy głównej, bo, bo nie mówię właśnie tutaj o dedykowanych przestrzeniach dla dzieci, dedykowanych wystawach czy warsztatach, które się w instytucjach kultury zdarzają nawet dość często. Ale mówię o takim podejściu właśnie, że główną naszą wystawę projektujemy pod dorosłych, ale mamy świadomość, że im mogą towarzyszyć dzieci, więc staramy się też ją tak, tak udostępnić, żeby dzieci też mogły coś z niej wyciągnąć. Natomiast jeśli chodzi o miejsce opieki dla dzieci, no to jakby one są tutaj dużą determinantą, jeśli chodzi o aktywność zawodową, szczególnie kobiet. Biorąc pod uwagę polską sytuację, w której to w zdecydowanej części kobiety pozostają głównymi opiekunami w pierwszych, dniach, w pierwszych miesiącach, latach życia dzieci. Przypomnę tylko, że w Polsce zaledwie 1% mężczyzn korzysta z urlopu rodzicielskiego. Więc mówimy tutaj o ogromnej nierówności. No i brak dostępu do miejsc opieki, ale nie tylko takiego dostępu, że mamy miejsce, ale też takiego dostępu, że to miejsce jest na przykład blisko naszego domu, naszego mieszkania, i też to, że to miejsce daje taki standard opieki naszym dzieciom, że my możemy spokojnie z wolną głową do tej pracy wrócić. No to jest ogromne wyzwanie jeszcze u nas w Polsce i my się staramy o tym mówić głośno i szeroko, pokazując cały wachlarz rozwiązań, jakimi mogą dysponować samorządy, żeby takie miejsca tworzyć, nie tylko żłobki, ale właśnie też inne formy, które, które być może bardziej odpowiadają na potrzeby części rodziców, też takich, którzy pracują w niestandardowych godzinach pracy, to znaczy nie od tam 9.17 czy 8.15. Mhm. Tylko na przykład popołudniami, wieczorami, weekendy, no to żłobki tu jakby to nie są w stanie zaadresować tej potrzeby, i jeżeli tego dostępu nie ma, no to po prostu kobiety rezygnują z powrotu na rynek pracy. No i jakby no zostają w domu, przez co jakby wracają do tego koła wykluczenia społecznego przez właśnie złą infrastrukturę i przestrzeń miejską. I to wszystko powoduje, że, że dla wielu mam te początki rodzicielstwa są naprawdę, potrafią być dużym wyzwaniem. Poczułeś bardzo ważny temat właśnie tak naprawdę tej nieodpłatnej pracy opiekuńczej i tego, co się z tym wiąże często konsekwencjami. Czy są jakieś zmiany, które mogą zajść czy w infrastrukturze, czy w regulacjach prawnych, tak, żeby umożliwić z jednej strony większej liczbie ojców korzystanie z urlopów rodzicielskich, bo tak jak powiedziałaś, jest bardzo mały procent ojców, które decyduje się na to, a z drugiej strony, by ułatwić powrót kobietom do pracy po czasie ciąży i po czasie urlopu macierzyńskiego. No tutaj w rozwiązaniach głównymi graczami są, są samorządy, to znaczy ci organizatorzy tych miejsc opieki. No i tutaj jakby przebicie się do ich świadomości, że te formy opieki mogą być różne i i warto tworzyć taki katalog, z którego mogą korzystać właśnie różni, różni ludzie z różnymi potrzebami. No to jest jakby tutaj kluczowe, ale też jakby zdanie sobie sprawy z tego, że to jest jakby w interesie właśnie włodarzy danej miejscowości. No bo no może jakby powrót na rynek pracy przynosi konkretne wymierne korzyści, również ekonomiczne dla, dla, danej, dla danej miejscowości. Natomiast też tutaj jest ogromna rola pracodawców i tego, w jaki sposób oni tworzą swoje miejsca pracy, w jaki sposób, jak bardzo są otwarci na, na to właśnie, że mają rodziców i jak bardzo znają ich specyficzne potrzeby. No bo one są i jakby tutaj nie ma, to, nie, nie ma co ukrywać, no dzieci jakby tworzą wiele nieprzewidzialnych sytuacji nagłych, które które rodzic po prostu musi reagować, więc jakby otwartość na to i, i zrozumienie, że to jest wtedy taki moment, kiedy rodzic musi być bardziej rodzicem niż pracownikiem, a, a nie myślenie o tym, że, że to jest jakaś forma właśnie niedyspozycji czy wymigowania, wymigowania się z pracy. No tutaj jakby jest kluczowa. Liczy się też atmosfera w stosunku do ojców, do mężczyzn, bo to jest na pewno duża przeszkoda w Polsce jeszcze dla wielu, dla wielu ojców, żeby skorzystać właśnie z urlopów, ale też właśnie z jakichś dodatkowych wolnych związanych z opieką na, na, na dziecko, no bo po prostu oni czują, że że pracodawcy tego nie akceptują, że koledzy z pracy tego nie akceptują, że generalnie to jest jakaś taka niezręczna sytuacja. Więc kreowanie takiej atmosfery, pokazującej właśnie te trudności, wyzwania, dla nas z naszej perspektywy też jest um, kluczowe. I tutaj jakby to są takie działania, które pracodawcy mogą robić niezależnie od wszystkich innych regulacji i, i, i ustaleń. Natomiast na pewno też um, dużą zmianę przynio przyniosłaby kwestia zmniejszenia luki płacowej, dlatego że porównując urlop rodzicielski z urlopem ojcowskim, czyli tak zwanym tacierzyńskim, czyli tymi dwoma tygodniami, które, które mają ojcowie do wykorzystania w pierwszym roku życia dziecka i to w jaki sposób one są wynagradzane, te urlopy. Jakby pokazuje tutaj tą różnicę, tak jak na, na przestrzeni kilku ostatnich lat ten urlop tacierzyński cieszy się coraz większą popularnością i teraz już, z tego co pamiętam, ponad 65% ojców z niego korzysta, tak ten rodzicielski nadal pozostaje na, pro, na, na, na poziomie 1%, i to też pewnie w jakiejś mierze jest związane z tym, że generalnie kobiety zarabiają mniej. Więc ubytek 30% dochodu dla gospodarstwa domowego, jak się ma nowe dziecko bądź małe dzieci, jest po prostu trudny i w, i w takiej zwykłej kalkulacji najczęściej no, wypada na kobietę, jako tą, której bardziej się opłaca z tej pracy zrezygnować, czy właśnie być traktowaną trochę jako ten niedyspozycyjny rodzic, co się też wiąże zazwyczaj z mniejszym wynagrodzeniem. Jak na te wszystkie wyzwania, na te wszystkie problemy odpowiada właśnie Fundacja Rodzic w Mieście? Jak staracie się tworzyć jakby przestrzeń bardziej przyjazną dla rodziców i dzieci i jednocześnie jak staracie się edukować społeczeństwo, czy może nawet wpływać właśnie na polityków, by te regulacje prawne były bardziej przystępne i by społeczeństwo było bardziej przyjazne dla grupy rodziców i dzieci? Robimy to generalnie na dwa sposoby. Pierwsze mm, pierwszy gro naszych działań to są działania tak zwane rzecznicze, tak się je nazywa, czyli właśnie rozmowy z decydentami różnego szczebla i różnego obszaru, pokazując im po pierwsze problem, i jakby rozwiązania, jakie są możliwe do tego, żeby te, te, te problemy adresować. No i tutaj mówimy zarówno o politykach, urzędnikach szczebla lokalnego, ale też szczebla krajowego, pracodawców, właśnie dyrektorów instytucji kultury czy dyrektorów szkół. Jakby rozmawiając z nimi, ale też wykonując taką pracę konsultacyjną, czyli konsultujemy, Jakieś najważniejsze strategie, które dotyczą tych obszarów, którymi się zajmujemy, czy dokumenty ramowe, programowe, ale też jakieś bardziej lokalne, ale kluczowe dla miasta, jak na przykład nie wiem, strategia mobilności, która jakby no w jakiś sposób kształtuje czy wyznacza ramy wszystkich działań, które później będą podejmowane w zakresie właśnie mobilności, ale też przestrzeni miejskiej, bo to jest bardzo ze sobą powiązane. Ale z drugiej strony też staramy się edukować rodziców, bo mamy takie poczucie, że mm, no rodzice jednak też są tą siłą, która... Mm, ze względów, które rozumiemy, to znaczy generalnego zapracowania i, i wszystkich trudności licznych, które się wiążą z, z rodzicielstwem, yy, są dość mało, mało zaangażowaną grupą społeczną. I my chcemy im, pokaz pokazując właśnie yy, prawa, jakie im przysługują, ale też rozwiązania, możliwe dobre praktyki i konkretne narzędzia, chcemy ich zachęcić do tego, żeby oni też zaczęli mówić o swoich potrzebach, o swoich wyzwaniach, w jakiś sposób naciskali i na budowę, i na swoich pracodawców, do, na to, żeby, żeby takie rozwiązania wspierające ich funkcjonowanie w miastach, czy jako pracowników, i rodziców, po prostu były wdrażane. Tutaj dużą rolę na pewno odgrywa właśnie ta część edukacyjna i uświadamiająca. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jakby więcej o tym, co jakby może w tej kwestii zrobić, albo po prostu poczytać, czy gdzieś nawet zobaczyć jakiś filmik o tym, jaka jest obecnie sytuacja i jak ją może zrobić, to z czego może skorzystać, gdzie może zerknąć. Tak, na pewno na nasze social media, bo tam staramy się przy każdym ważnym dla nas temacie pokazywać, dlaczego właśnie go podejmujemy, dlaczego robimy jakieś konkretne działania i, i jak tutaj rodzice też mogą no, albo wesprzeć, albo, albo jakoś obserwować na przyszłość. Oczywiście na naszych stronach też można bezpłatnie korzystać z publikacji, które do tej pory. Fundacja wydawała, to są zarówno publikacje pokazujące właśnie kwestie łączenia pracy z. z pracy zawodowej z rodzicielstwem i tu szczególnie chciałabym polecić właśnie tatą publikację naszą zeszłoroczną, która się nazywa Orl... Ojciec na urlopie rodzicielskim właśnie bez do, bezpłatnego pobrania z naszej strony, gdzie można poczytać jakie są prawa związane z urlopami i jakie są też dobre praktyki jak jak korzystać z tego z tych swoich przywilejów. Mamy też pewne publikacje z, z zakresu tworzenia bezpiecznej infrastruktury w otoczeniu szkoły. Wydaliśmy taki właśnie podręcznik, manual, który jest takim przewodnikiem do tego, jak zacząć w ogóle wprowadzać zmiany, jeśli chodzi o otoczenie szkoły, żeby, żeby no szkolne ulice nie były tylko drogami dojazdowymi, ale też właśnie taką bezpieczną przestrzenią dla dzieci. Ale też tutaj mogę, za, za, mogę tutaj zaprosić już i trochę zapowiedzieć, że końcówką wakacji co roku od trzech lat wydajemy coś, taki, taki e-book, który nazywamy wyprawka rodziców i to jest taki, taki manual z obszaru praw w kontakcie z placówką opiekuńczą, to znaczy żłobkiem i przedszkolem i tam pokazujemy rodzicom w jaki sposób oni mogą wpływać na to jak funkcjonuje ich przedszkole zarówno z takich bardzo miękkich rzeczy, na przykład jak często dzieci wychodzą na spacer po bardzo duże zmiany, chociażby te związane z tym w jaki sposób placówka pracuje w Wakacje, bo to też jest duży problem dla rodziców, czyli to, że przedszkola w wakacje najczęściej nie pracują albo pracują w bardzo awaryjnym trybie, co, co jest dużym utrudnieniem dla rodziców. To jest też temat, który aktualnie podejmujemy też na naszych social mediach, więc, więc na pewno zachęcam do obserwowania w sierpniu naszych social mediów i zaopatrzenia się w, właśnie w taką wyprawkę rodzica. Tu bym się chciała na chwilę zatrzymać, bo dla mnie bardzo jest interesujący właśnie ten cały wątek, że rodzice mogą mieć dużo większy wpływ tak naprawdę na edukację, na wychowywanie swoich dzieci niż powszechnie, jakby myślę, e nam to uświadomiono nie tylko w zakresie właśnie tym domowym, ale w zakresie wpływu na to, jak wygląda szkoła, przedszkole, otoczenie. Jakie są sposoby na to, by właśnie rodzice wpływali? W jaki sposób rodzice mogą wpływać właśnie na edukację, wychowanie dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach? No, przede wszystkim muszą zacząć yy, mówić. To jest duży problem. Yy. Funkcjonuje jeszcze cały czas jakieś takie przeświadczenie, że jak ja powiem, że na przykład w przedszkolu coś mi tam nie pasuje, na przykład, nie wiem, parówki na śniadanie, to to się w jakiś sposób odbije na moim dziecku. Wielu rodziców po prostu zagryza zęby i, i toleruje sytuację. Nawet jeżeli ona budzi dużą niezgodę i tak naprawdę jest jakąś taką wyrwą w, w procesie wychowawczym, które, który rodzic prowadzi. Więc przede wszystkim trzeba mówić. To jest też taki argument, który często pojawia się w naszych tych działaniach rzeczniczych z różnego rodzaju włodarzami, na różnym szczeblu, którzy mówią bardzo często, że im nikt nie zgłasza żadnego problemu, więc oni po prostu go nie widzą albo uznają, że go nie ma. I dopiero kiedy my, jakby, jakby, pokazujemy nasze doświadczenia, rozmowy, jakieś statystyki, ankiety, które robimy z rodzicami, to, to zaczyna coś się, coś się dziać, coś, coś się zmieniać, może otwierać bardziej, bardziej głowy, więc przede wszystkim um, zacząć mówić. Warto też poszukać um, ludzi, którzy myślą um, podobnie, czyli sojuszników, porozmawiać z innymi rodzicami, na przykład w placówce, czy im też jakieś. Coś, jakieś zagadnienie przeszkadza, albo widzieliby to inaczej. Teraz mamy naprawdę całą, cały, cały wachlarz możliwości kontaktowania się w, między sobą rodzicami w, w różny sposób, więc warto taką grupę, taką grupę sojuszniczą sobie znaleźć, żeby też nie czuć, że się jest samotnym męczennikiem po prostu na polu walki. No, i później, jakby no poszukać te miejsca, te osoby, te ciała, które, z którymi można zacząć tę rozmowę. No zawsze ja polecam kontakt z Radami Rodziców. Jeśli gdzieś tam czujemy, że dyrekcja nie do końca jest otwarta na nasze pomysły, czy też na kontakt bezpośredni z rodzicami, no bo Rada Rodziców to jest takie ciało, które właśnie ma reprezentować interesy rodziców w kontakcie. Z, w kontakcie z placówką, jeśli chodzi o miejsca pracy, to y, warto zobaczyć, czy w, naszej, w naszym miejscu pracy jest na przykład związek zawodowy, który też mógłby na przykład wesprzeć nas w, w rozmowach z pracodawcą, bądź y, jakaś taka osoba w dziale HR, która jest dedykowana. Takim miękkim, powiedzmy to, sprawą, sprawą pracowniczym. No i zawsze można też poszukać organizacji czy jakiejś instytucji, która wspiera takie działania. My zawsze zachęcamy do kontaktowania się z nami, mimo że oczywiście nie, nie jesteśmy taką organizacją interwencyjną, ale zawsze staramy się wskazać jakieś, jakieś miejsca, punkty zaczepienia i sposoby dotarcia do właśnie do miejsca, w którym można zacząć mówić o, o problemie i, i go w jakiś sposób rozwiązywać. Bardzo ważna jest tutaj ta świadomość, że ten głos rodziców się liczy. W ogóle szkoły tak naprawdę bez dzieci, bez rodziców, uczelnie, bez studentów i potem miejsca pracy bez pracowników nie istnieją, więc tutaj na pewno tym istotnym wątkiem jest to, że możemy. Też wpływać bardziej bezpośrednio na kształtowanie tego wszystkiego. No i na pewno warto też przekazywać dzieciom właśnie taką wiedzę, że one mają wpływ na kształtowanie społeczeństwa, na kształtowanie przestrzeni, w jaki sposób edukować dzieci, nie tylko właśnie będąc rodzicem, ale też jak możemy wpłynąć na społeczeństwo. Jak społeczeństwo, politycy, miasta mogą też ułatwiać, Rodzicom to zadanie albo też właśnie wspomagać, żeby przygotowywać dzieci, tych młodych obywateli, do takiego świadomego obywatelstwa i potem do życia takiego pełnego w społeczeństwie. Mm -hmm. no, jakby wiemy już z psychologii, że dzieci się uczą przez obserwacje, więc warto właśnie zacząć od, um, od siebie i pokazywać, te, um, pokazywać ten wpływ od takich prostych rzeczy, jak segregowanie śmieci po po na przykład, to jest taki, taki przypadek z mojej, z mojej codzienności z dziećmi, gdzie dzieci często są świadkiem, jak ja zgłaszam na warszawską aplikację właśnie samochody, które jakby no, utrudniają nam po prostu przejście. I, no i pytają oczywiście o to, co ja robię i czemu to robię i ja się to staram im wytłumaczyć. Coraz częściej też włodarze, miejscy się otwierają na konsultacje społeczne. W bardziej nowatorskich, powiedziałabym to, formach. Niedawno sama uczestniczyłam w Dziesiątym forum praktyków partycypacji, gdzie było naprawdę całkiem sporo grono urzędników z różnych miast, którzy pokazywali swoje praktyki włączania dzieci właśnie w konsultacje społeczne. One oczywiście jeszcze są niedoskonałe i oczywiście najczęściej jest nam łatwo zapytać dzieci, jakie chciałoby mieć plac zabaw pod blokiem, ale już. Trochę trudniej jest nas ich pytać o to, jak chcieliby, żeby wyglądała na przykład marszałkowska w Warszawie, ale, ale to też jest jakieś taki, takie narzędzia do tego, żeby, żeby włączać i żeby chodzić po prostu z dziećmi na, na takie konsultacje, jeżeli one są. Ciekawymi rozwiązaniami są też budżety obywatelskie, uczniowskie albo szkolne, które są trochę takim, takim wstępem do um, aktywnej partycypacji. W taki sposób, że już nawet samemu się jest pomysłodawcą. Wiem, że o stworzenie takiego budżetu również mogą w szkole wyjść z inicjatywą rodzice, no ale mamy też w miastach takie zwyczajne budżety obywatelskie, w których dzieci też mogą składać swoje projekty, więc wspólnie z rodzicami mogą też głosować i myślę, że to też jest w tym obszarze miejskim bardzo fajny przykład tego. W jaki sposób właśnie można wpływać na najbliższą okolicę, mimo całej niedoskonałości budżetów obywatelskich, bo one też już trochę nie do końca spełniają potrzeby, nie do końca odpowiadają na te potrzeby mieszkańców. Tak, właśnie o tych samych budżetach obywatelskich też na pewno na kanale jeszcze będzie mowa, bo rzeczywiście tutaj jest. Z jednej strony bardzo dużo zwolenników, a z drugiej strony bardzo dużo przeciwników, którzy krytykują te budżety obywatelskie. Na pewno tutaj chyba takim podsumowaniem tej naszej rozmowy może być to, że duża rola jest właśnie w takim edukowaniu i uświadamianiu wszystkich, jak jakby funkcjonują miasta, jak funkcjonuje przestrzeń, instytucje publiczne, tak żeby one mogły być coraz bardziej właśnie dostępne dla rodziców, dla dzieci, a jednocześnie, żeby rodzice mieli wpływ, nie tylko zresztą rodzice, ale także dzieci, na to, jak kształtuje się ich to najbliższe otoczenie, ta rzeczywistość. Tak. Myślę tak, myślę, że myślę, że trzeba, trzeba zacząć jakby rozmawiać o tym o tym z dziećmi, też przede wszystkim pokazując im taką sprawczość, tak? To znaczy nawet jeżeli, nie wiem pójdziemy na te konsultacje, o których już wspomniałam, i dziecko powie, że chciałoby na środku ulicy Basen, to warto jakby trochę pogrzebać w tej potrzebie i przysłuchać się, czemu, co za tym stoi, a niekoniecznie jakby od razu torpedować ten pomysł, mówiąc, że on jest niewykonalny, absurdalny i tak dalej. Więc tak, jak najbardziej tutaj myślę, że wdrażanie dzieci już od, od naprawdę yy, młodych lat może przynieść yy, pożądane efekty, jeśli chcemy wychowywać aktywnych obywateli w domu. Bardzo dziękuję za rozmowę ze mną na kanale Luby bezpośrednio była Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście. Mam nadzieję, że tutaj każdy z nas chociaż trochę będzie bardziej uświadomiony jak właśnie, jaka jest sytuacja rodziców i dzieci w mieście i jak można na nią w pozytywny sposób wpływać. Bardzo dziękuję.